opowiem historię. I to sprawiedliwą. Ojciec wysłał syna uczyć do księdza. A syn i ojciec do finansów wywał pieniążkami, dawał. A syn hulał na kurwy. A i tak chodził na łajzy. Przyszły wakacje. Przyjechał syn na urlop. No, obiadek. Siedli do obiadku. Ojciec nie wytrzymał. I mówi tak. Synie, co tam się nauczyłeś po łacinie? Powiedz od słowo. Syn milczy. Dobra, ojciec mówi, to ja ciebie nauczę, synie. Postawił widła. Pociągnął wóz do chlewa, otworzył, a była kupa gnoju świńskiego. Wziął syna i mówi tak, co to za przyrząd? A stali widła. Syn milczy. Postawił jeszcze gumiaki. Ani B, ani chleba chce. To ojciec powiedział, synie, to ja nauczę. Wiesz, co to jest? Widła. A to wiesz, co to? Avrantus. Inaczej gnój. A wiesz to? Furantus. Inaczej fura. Bo kiedyś nie było ani ciągników, tylko konie i fury byli. A co to jest? Tantus, buty gumiaki. Nakładaj buty, bierz widła i zapierdalaj synie. A ojciec już na ławce sobie starszy człowiek obserwuje. Jak syn napierdala, że nie tak rączki miał, ale tak dostał. Wiedział, co to widła, wiedział, co to gnój, wiedział, co to fura, wiedział, co to lejca, koń i tak dalej. Tak samo ja mam człowieka wziąłem. Tylko wie co to fu, wie co to alkohol, wie co to piwko, wódka.